Chwała Panu Jezusowi. Jak pamiętacie albo nie pamiętacie, tydzień temu mówiliśmy o Królestwie Bożym. Jest taki temat obszerny, więc nie dało się go w jednej części zamknąć. Zresztą to jest, myślę, temat, którego nigdy nie zamkniemy, bo całe nasze życie poświęcone jest Królestwu Bożemu, więc każde słowo, które głosimy, jest napominające o Królestwie Bożym. Dzisiejsze zresztą nabożeństwo już było tak pełne obecności Ducha Świętego, obecności słowa, którym się napełnialiśmy. Dzisiaj pastor miał bardzo dobre słowo i te wszystkie modlitwy, słowo wstępne oczywiście i uwielbienie, które było bardzo dzisiaj intensywne, modlitwa. Także powiem wam szczerze, że to jest taka wisionka na torcie, bo tort został zjedzony dzisiaj. Chciałbym podjąć temat Królestwa Bożego w podobieństwo. Ostatnio też mówiłem o tym, że podobny jest Królestwo Boże do skarbu, który znalazł człowiek i wszystko sprzedał, aby nabyć to pole, aby te skarby uzyskać. Oczywiście tam była mowa o tym, że poświęcił wszystko, czyli nieważne ile mamy, ważne jest to, że wszystko co mamy poświęcamy i oddajemy, aby uzyskać ten skarb. Tym skarbem oczywiście jest Królestwo Boże. Dzisiaj chciałbym je porównać do różnych rzeczy, które mam tutaj przedstawione przez Słowo Boże właściwie, bo to my nie porównujemy Królestwa Bożego, ale Pan Jezus je porównał. I co jest ciekawe, Królestwo Boże. Zacznijmy może od Ewangelii Marka, od 4 rozdziału, 30 werset. I mówił, do czego przyrównamy Królestwo Boże, albo jakim podobieństwem je wyrazimy. I od tego może zacznijmy, że Królestwo Boże, jakby było zapoczątkowane przed założeniem świata, to jest napisane przez słowa Biblii. Natomiast Pan Jezus powiedział, do czego je porównamy, w jaki sposób je wyrazimy. Zobaczcie, że wszystko, co zostało stworzone na tym świecie, jest stworzone na jakiś wzór, do czego można się porównać, przyrównać. Salomon często pisze o tym, że to, co było, to i będzie, to, co możemy się czegoś spodziewać, już kiedyś było. Dlatego też ja zachęcam zawsze do czytania w pryzmacie Słowa Bożego, tego ewangelicznego Starego Testamentu, przypowieści Salomona, mądrości, ponieważ są takie zasady, złote myśli, które bardzo często nam przyświecają w codziennym życiu i warto z nich korzystać, ponieważ one zawsze się sprawdzają. Tam nie ma czegoś takiego, że jest to filozofia, tak jak dzisiaj ludzie wymyślili sobie taki temat filozofii, co by było, gdyby było. Tam dokładnie wiemy, co będzie, ponieważ to już było. I czytamy, Królestwo Boże, do czego je porównamy. Jest jak ziarnko gorczyczne, które gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. A gdy zostanie zasiane, wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn i wypuszcza tak wielkie gałęzie, że w jego cieniu mogą się gnieździć ptaki niebieskie. Zobaczcie, czym jest Królestwo Boże. Królestwo Boże jest porównane do małego ziarnka gorczycznego. Kiedy Królestwo Boże zostało przez Boga określone, nie było tylko świata jeszcze, ponieważ Bóg zaplanował wszystko, więc jest ono oczywiście od zawsze. Natomiast tutaj na ziemi zaczęło się od małego ziarnka gorczycznego. Zaczęło się od proroctwa. Zaczęło się od tego, że Stary Testament mówi o tym, że przyjdzie Pan Jezus, że będzie Król Królów, Pan Panów, że będzie Emanuel, że będzie Zbawiciel, że będzie Chrystus. I przyszło takie ziarenko małe, gorczyczne. Było zasiane przez Ducha Świętego w Marii. Było niczym. Było po prostu embrionem. Na początku było niczym. Co można byłoby zobaczyć, co można byłoby zbadać.
I tak bym też zaczął właściwie od Królestwa Bożego, ponieważ Pan Jezus, kiedy się urodził, był sam, jedyny na tym świecie. Już nie było czasu proroków, kiedy można było czytać jakieś ważne informacje, które Bóg przekazywał ludziom, ale to już był czas posłuchy proroczej. I to małe ziarenko, którym był Pan Jezus, zaraził 12 apostołów. Zaraził kilka miejscowości, w których przebywał. Zaraził tych, którzy chodzili za Nim. Zaraził Pan Jezus małą garstkę ludzi. Wyszedł kiełek z ziemi dopiero. Tak naprawdę była taka garstka, o której nikt nie wiedział. Pan Jezus powiedział później, że będziecie robić rzeczy większe niż ja. Jeżeli dzisiaj nie widzicie tych rzeczy większych niż On. Dzisiaj mamy mikrofon, mamy kamerę. Możemy mówić jednocześnie do całego świata. Kwestia, ilu mamy słuchaczy. Dzisiaj na całej ziemi, o tej porze i o każdej godzinie są nabożeństwa. O każdej porze ktoś się modli. O każdej porze ktoś zwiastuje Ewangelię. To są rzeczy większe niż to, które czynił Pan Jezus. On zaczął od małego ziarenka. Powiedział, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Powiedział kazanie na górze. Zaczął opowiadać przypowieści. Słuchało go niewielu. Dzisiaj Kościół, który mamy na ziemi, ten, który już odszedł, ten, który jest i który jeszcze będzie, zobaczcie, to jest potężne drzewo i chowają się w nim ptaki niebieskie. Zobaczcie, jak wielki jest Kościół. To są miliony, miliony ludzi, których my dzisiaj nie znamy, których my dzisiaj, o których my nie wiemy. My nie znamy historii Kościoła tego sprzed 2000 lat, sprzed 1000 lat. Nie wiemy dzisiaj, ilu jest chrześcijan na świecie tak naprawdę wierzących. Nie są to rzeczy policzalne. Zobaczcie, jak to jest wielkie. I to samo chciałem porównać też do każdego z nas. Na początku zostało w nas zasiada małe ziarenko gorczyczne. Gdzieś ktoś usłyszał o Panu Jezusie Chrystusie. My żyjemy w Europie, oczywiście tutaj kraje prochrześcijańskie mają to do siebie, że od dziecka mamy okazję słyszeć o Panu Jezusie. Ale zobaczcie, też zaczęło się od małego ziarenka. Od małego głoszenia Ewangelii przez jedną osobę, przez dwie osoby. I to ziarenko w nas wzrastało. Powstała potem grupa ludzi, która gdzieś się zaczęła spotykać. Zobaczcie, jak powstają zbory. Od małego ziarenka gorczycznego. Na początku jest jedna osoba, dwie osoby, jedna rodzina, dwie rodziny, które postanowiły założyć zbór. Dzisiaj, jak mówił właśnie Kamil, czy Miron, to były kilka osób, które tutaj chciały po prostu być. Zobaczcie, co jest dzisiaj. Jak wielkim drzewem jesteśmy, jak wrośnięci już jesteśmy w Chrystusa. Jak wielkie korzenie wypuściliśmy w tym miejscu. A to się wszystko zaczęło od małego ziarnka gorczycznego. I takie właśnie jest Królestwo Boże. W nas samych tak samo wzrastało. Od małej niewiary. Czy to Bóg do mnie mówi? Czy to mówi do mnie Słowo Boże? A może to jakaś inna religia? A może to jest tak, a może to jest inaczej? Zobaczcie, że nasze życie zaczęło się od małego, drobnego Słowa Bożego, które zostało w nas zasiane. Dzisiaj sami jesteśmy indywidualnie zasadzeni w Chrystusie, wielkim drzewem i oczywiście w zależności od wzrostu, który nam dał Bóg, możemy tworzyć już samodzielnie drzewo. Wszystko zaczynamy oczywiście od małej wiary. Pan Jezus powiedział, że ziarnko gorczyczne jest też przyrównane do naszej wiary. I taka wiara już wystarczy, żeby przenosić góry. Taka wiara już wystarczy, żeby uczynić wielkie rzeczy w imieniu Pana Jezusa. Znów mamy ten temat. Pan Jezus powiedział nam, że będziemy robić większe niż On robił. Możemy się modlić dzisiaj całymi zborami, całymi nacjami o jedną rzecz. Dzisiaj wszyscy Polacy mogą się modlić o jeden nasz kraj. Cała Europa się może modlić o całą Europę. O zwiastowanie Ewangelii. Dzisiaj mamy taką siłę, której nie mieli w tamtym czasie ani Pan Jezus, ani apostołowie. Oni byli w jednym miejscu. Pan Jezus jako Bóg Wszechmocny dzisiaj widzi wszystko, ale tam na ziemi był jeden, jedyny. Za Nim chodziły co najwyżej małe tłumy, kilka tysięcy osób.
Dzisiaj można usłyszeć na stadionie kazanie do kilkudziesięciu tysięcy osób. Zrobić koncert na kilkadziesiąt tysięcy osób chwalący Jezusa. Zobaczcie, jak wielkie rzeczy powstały w tym drzewie, które powstało z tak malutkiego ziarenka, jakim jest ziarenko gorczyczne. Dlatego Pan Jezus porównuje do tego, co my widzimy, to co możemy zobaczyć. Wiecie, jak wygląda ziarenko gorczyczne, albo jak nie wiecie, to sobie wyobraźcie, jest tak malutkie, że tak naprawdę wygląda jak malutki pyłek. A jak wielkie owoce wydaje. Mateusz w 18 rozdziale opowiada opowieść Pana Jezusa, którą opowiadał w 23 wersecie. Zaczął: dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przeprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i z dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam Ci wszystko. Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien 100 denarów i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj coś winien. Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. No jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli Panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przewołał go Pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem Ci, boś mnie prosił. Czy i Ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad Tobą? I rozgniewał się Pan jego i wydał go katom, żeby oddał cały dług. Taki Ojciec mój niebieski uczyni Wam, jeśli każdy nie odpuści z sercem swemu bratu swemu. Pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy zaraz na początku Królestwa Bożego. Dostaliśmy się tam z łaski, za darmo. Nasz dług grzeszny jest tak potężnie obciążający, a każdy grzech to śmierć, że nie bylibyśmy w stanie nigdy sprostać Bożym wymaganiom. Ten sługa, który miał do oddania dług 10 tysięcy talentów, to jest tak mniej więcej jakby dzisiaj kilka milionów złotych. Kto jest dzisiaj w stanie oddać taki dług? Przychodzisz do ciebie wierzyciel i mówi: nie interesuje mnie, czy masz te pieniądze, czy nie. Masz mi do dzisiaj oddać. Właśnie robiłem rozrachunek, ty jesteś mi tyle winny. Co możemy w tym momencie zrobić? Powiedzieć: wiesz, sprawdzę dziś, mam w kieszeni czy wkrótce jakieś tam pieniądze. Nie, nie mamy takich pieniędzy. My dzisiaj tych pieniędzy w ogóle nie mamy. Już nie wnikam, jak on ten dług mógł zrobić, bo to naprawdę trzeba było już mieć też talent, żeby taki dług sobie zrobić. Ale jeżeli miał ten dług, jedyną rzeczą, która mu przyszła do głowy, to prosić Pana, żeby mu ten dług darował. Nie był w stanie go spłacić. Wiedział, że gdyby Pan się uparł, wtrąciłby jego rodzinę do więzienia, aż odda dług. A w więzieniu się niestety długów nie da spłacić. Więc czeka jego rodzinę straszna rzecz. Po prostu mógł tylko i wyłącznie zostać uwięziony. Tak by się skończyło jego życie. Ale Bóg pokazuje, że dobry Pan, no podaje, jest ktoś dobry, taki dług mu darował. I ten dług, który dzisiaj my również mamy wobec Boga, został nam podarowany. Każdy z nas przyszedł do Pana Jezusa, przyszedł powiedzieć, że Boże, jestem grzesznikiem. Nawróciłem się, zobaczyłem, że jesteś Ty i chcę pokutować z tego wszystkiego, co zrobiłem. Nie jestem w stanie zrobić nic, absolutnie nic. Nie wyjmę pieniędzy, nie wyjmę ani syna na gorlicy, ani wołu, ani owieczki, ani baranka, żeby Ci złożyć
przed Twoim ołtarzem, bo to jest za mało. Musisz mi ten dług wybaczyć, bo ja jestem człowiekiem, który nie może tego płacić, a nie chcę pójść tam, gdzie będzie zgrzytanie zębów, płacz, oddzielenie od Boga. I Bóg mówi, owszem, mówi, jest ktoś, kto ten dług za Ciebie zapłacił. Jest mój Syn Jezus Chrystus. Proszę bardzo, jeżeli uwierzysz w Pana Jezusa, jeżeli wyznasz Go swoim Panem, jeżeli będziesz mi posłuszny, ja ten dług spłacę. Jesteś wolnym człowiekiem. I my mamy w tym momencie dług spłacony. Powinniśmy się cieszyć, radować, ponieważ my i nasze rodziny zostaliśmy uwolnieni od tego ciężaru. Ale co my robimy? My bardzo często mamy problem z wybaczeniem. To my, kiedy nam został wybaczony największy dług świata, każdemu z nas indywidualnie, mówimy, ale tamten człowiek mnie zranił. Jak byłem dzieckiem, rodzic, ciocia, wujek, nauczyciel, policjant, ksiądz, ktokolwiek, kto nas zranił, ale ja mu nie wybaczę. Nie ma takiej możliwości. Jest taka rzecz, która trzyma człowieka wciąż w tej sytuacji, na takim rozdrożu, kiedy Pan mówi do swojego sługi, mówi, jak to, ja tobie darowałem ten dług, a ty takie grosze, bo ten współsługa był mu winien tam kilku, powiedzmy, dniową czy tam miesięczną wypłatę. Wiecie, to jest takie coś, poczekaj, 3 dni, ja ci te pieniądze znajdę, choćbym nawet gdzieś miał pożyczyć, ale jestem w stanie to znaleźć. Tak samo jest z nami. Wiesz, pomodlę się, 3 dni będę się o ciebie modlił, ja ci to przebaczę. Ja ci przebaczę, że mi skrzywdziłeś, ja ci przebaczę, że mi okradłeś, ja ci przebaczę, że mi okłamałeś, ja ci przebaczę, że mi oszukałeś, ja ci przebaczę, że mnie pobiłeś, ja ci przebaczę, że nazywałeś mnie idiotą, ja ci przebaczę to, cokolwiek możemy sobie teraz wpisać w swoje doświadczenia życiowe. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby w tym Królestwie Bożym być. Bo jeżeli my nie będziemy przebaczali naszemu bliźniemu, czym się różnimy od pogan. Modlitwa Pańska, Ojcze nasz, i przebacz nam nasze winy, jak my przebaczamy naszym winowajcom. To jest podstawowa rzecz, myślę, w Kościele i największy problem często, nawet między nami, między braćmi i siostrami, to jest temat przebaczenia. Zawsze będzie między nami jakaś zadra, jakaś rysa. Nigdy nie będziemy identyczni, nigdy nie będziemy mieli to samo zdanie. Zawsze będzie ktoś myślał inaczej, ponieważ jesteśmy tak wychowani. Ktoś został wychowany w inny sposób, ma inny sposób myślenia, inne schematy myśleniowe, inne systemy wartości i jesteśmy od siebie różni. Ale podstawową rzeczą, którą my musimy sobie robić, to wybaczać. Jeżeli wybaczyliśmy sobie nawzajem, to też jeszcze musimy pamiętać o wybaczeniu sobie. Czy ja sobie wybaczyłem to, co zrobiłem? Czy ja wybaczyłem sobie to, że może kiedyś kogoś skrzywdziłem? Że może sam sobie zrobiłem krzywdę? Że może dzisiaj jest coś, co mnie obciąża, ale też Bóg mi wybaczył ten grzech, więc jeżeli Bóg mi wybaczył, to sam sobie też muszę wybaczyć. Jeżeli już sobie wybaczyliśmy, możemy iść dalej. Mateusz, no dzisiaj będziemy bardzo dużo mówić o Ewangelii Mateusza. Myślę, że to jest taka Ewangelia właśnie, gdzie jest mnóstwo przypowieści takich trafnych. Mateusz 25 rozdział i 14 werset. Od tego zaczniemy. Będzie bowiem tak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im majątek swój. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności. I odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze swego pana. I po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł, panie,
Pięć talentów mi powierzyłeś, oto dalsze pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co miałeś, byłeś wierny. Wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął dwa talenty i rzekł: panie, dwa talenty mi powierzyłeś, oto dalsze dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny. Wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent, i rzekł: panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, rzeźniesz, gdzie nie siał, zbierasz, gdzie nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi. Oto masz to twoje. Odpowiadając, rzekł mu pan jego: sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, rzeźnę, gdzie nie siałem, zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności i zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bardzo długa przypowieść i bardzo mądra, bardzo trafna, bardzo głęboka przypowieść. To jest przypowieść o tym, jak wygląda nasze życie z Bogiem. To jest dokładnie odzwierciedlenie naszego życia z Bogiem. Każdy z nas dostał pewien talent. Talent to nie jest talent muzyczny, talent jakiś artystyczny. Talent to jest pewien ciężar, który człowiek otrzymał. Waga, pewna waga. I Pan, który nam daje, bo Pan nam daje talenty, mówi: proszę bardzo, poznałem ciebie, jesteś silny, dźwigniesz pięć talentów, proszę bardzo. Zrób tym, co powinieneś. Drugiemu da jego wielkości dwa talenty. Zobaczcie, że ten, który miał pięć talentów, zyskał dalsze pięć. Ten, który miał dwa, zyskał dalsze dwa. Czy oni się różnili od siebie niczym? Po prostu tamten potrafił być może więcej unieść, może był bardziej obrotny, może bardziej wytrwały. To już jest tutaj dylemat, jakie to były kryteria, które wybrał Pan, dając talenty. Ale zobaczcie, o tych dwóch nie mówimy, mówimy o tym trzecim, który dostał jeden talent. Ten talent mógł dać bankierom przez ten czas, który Pan jego wyjechał, mógł nic nie robić. Po prostu mógł powierzyć go komuś. Dzisiaj mówimy o tym kimś, pies ogrodnika. Samemu nie chce, ale innemu nie pozwoli. Takie przysłowie polskie, ale też trafne w tym miejscu. Zobaczcie, dzisiaj jest tak, że Bóg nam dał talent. Dał nam talent bycia pastorem, dał nam talent bycia nauczycielem, dał nam talent bycia instrumentalistą, dał nam talent bycia wokalem, dał nam talent budowania konstrukcji z płyt gipskartonowych, dał nam talent kładzenia posadzki, dał nam talent nagłaśniania tego miejsca, dał nam talent przeniesienia w internet, dał nam talent nawet słuchania. I my z tym talentem coś robimy, prawda? My go rozbudowujemy, my go powielamy, my go wykorzystujemy. Nie chodzi o to, żeby teraz też wydać owoce 10, 20 czy 50-krotne, chociaż to jest bardzo fajna rzecz. Ale chodzi o to, że my coś z tym talentem robimy, że my ten talent bierzemy w swoje ręce i wiemy, że Bóg od nas oczekuje, aby go pomnażać, aby coś z tym robić. Jeżeli nie mam talentu budowlanego, ale mam pieniądze, mogę zapłacić komuś, kto ma talent budowlany, prawda? Ale coś z tym robię. Jest coś powielane, jest coś budowane, jest coś kreatywnego. A ten człowiek, który miał jeden talent, zakopał go. Tak dzisiaj jest czasami, że ktoś siedzi w ławce i mówi: ach, ten to tak fajnie gra, ten tak fajnie śpiewa, a ten to tak fajnie mówi, a ten to tak fajnie pomalował ściany, a ten tak fajnie
krzesełka umył, a ten to tak fajnie, wiecie, ale ja, gdzie ja? Ja mam tylko jeden talent, no co ja z tym talentem zrobię? I ten człowiek zakupuje ten talent. I ten człowiek bierze coś, co otrzymał od Boga, bierze ten dar, chowa go do kieszeni i czeka, przyjdzie Pan, to mi stąd weźmie. Zobaczcie, co mówi Słowo Boże. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Nie jest miejsce dzisiaj, w tych czasach, kiedy siedzimy, kiedy zapełniamy zbory, kiedy zapełniamy społeczności, jesteśmy tylko i wyłącznie po prostu, żeby być. Bo nawet kiedy słuchamy Słowa Boże, to my się tym budujemy. My budujemy innych, możemy opowiadać, stać się w miejscu mieszkania, pracy ewangelistami. I to jest też talent, który my pomnażamy. To jest też miejsce, kiedy możemy być kreatywni, kiedy Bóg dał nam możliwość, moc tworzenia. Bo Bóg jest Bogiem kreatywnym. Bóg nie stoi w miejscu. Bóg coś zaplanował, Bóg coś wykonał, Bóg coś obiecał, Bóg dotrzymał słowa. Tak samo jest też z nami, kiedy mamy talenty w zależności. Nie każdy z nas będzie pastorem, nie każdy z nas będzie starszym zboru, nie każdy z nas będzie potrafił grać na gitarze, tak jak Mariusz. Ale wiecie, jeżeli mamy możliwość w jakiejkolwiek sprawie robić cokolwiek, to prośmy Boga o to, bo Bóg powiedział, że proście o wszelką mądrość, a bez powątpiewania, a dam wam. Więc nie wątpmy w to, że każdy z nas ma talent. Bóg nie posadził w zborze, w kościele laikatu i kleru. Bóg każdego z nas uczynił królewskim kapłaństwem. Każdy z nas dostał talent, każdy z nas będzie z tego talentu rozliczony. Czytamy dalej od 31 wersetu. Gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po prawej, po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bardzo istotna rzecz. Mamy odziedziczone królestwo, czyli jesteśmy dziedzicami tego królestwa, o którym mówiliśmy tydzień temu, przygotowane od was od założenia świata. To nie jest tak, że Królestwo Boże nagle powstało, że Bóg się pomylił i Bóg nie wiedział, że Adam z Ewą zgrzeszą. Że Bóg się pomylił, że Izrael odrzuci Jezusa Chrystusa. Bóg wszystko zaplanował. Bóg wiedział, jakie będą serca ludzi. Mamy taką wolną wolę, którą Bóg przewidział. Tutaj temat predestynacji zostawiam pastorowi, jest nauczycielem, czy drugiemu pastorowi, który jest nauczycielem w naszym zborze. Ale zobaczcie, że wszystko zostało od założenia świata już dla nas przygotowane. A Bóg jest wierny. Jeżeli Bóg powiedział, że jest Królestwo Boże, to ono jest. Jeżeli powiedział, że oddzieli owce od kozłów, to za wszelką cenę starajmy się być owcami. Jeżeli Bóg w sieć swoją wsadził w przypowieści innej ryby i ta sieć na koniec została wyciągnięta i Bóg oddzielił ryby z łuskami, z ogonami od tych bez łusek. I zobaczcie, co się dzieje. Dokładnie wiadomo, kiedy sieć została porwana, kto jest kim w tym królestwie i kto będzie oddzielony. Tak samo jest tutaj. Ale jeżeli ktoś jest bez łuski, ktoś jest bez ogona, chce być zbawiony, bo jest Bóg Bogiem cudów i Bóg może uczynić cud. I dzisiaj z kozła można stać się owcą. Dzisiaj z wilka można stać się owcą. Jest czas łaski. A Bóg jest Bogiem cudów. Bóg potrafił człowiekowi bez oczu utworzyć oczy. Nie otworzyć, utworzyć oczy. Bóg potrafił chromego podnieść. Bóg potrafił ślepego, chromego, zmarłego ożywić. Bóg potrafi na każdego z nas ożywić. Wszyscy byliśmy martwi duchowo, dziś jesteśmy wszyscy żywi. Dzisiaj z kozłów możemy stać się owcami. Albowiem
Łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przechodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy. Panie, kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić? A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię, albo nagim i przyodzialiśmy cię? I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do ciebie? A król odpowiadając powie im, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po prawicy, idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przechodniem, a nie przyjęliście mnie nagim i nie przyodzialiście mnie. O chorym w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy on mu odpowiedzą, mówiąc, Panie, kiedy widzieliśmy cię łaknącym, albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci? Wtedy im powie tymi słowy, zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście i odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Prosta Ewangelia o prostym Królestwie Bożym. Jak mówiliśmy ostatnio tydzień temu, jesteśmy ambasadorami. I my jako ambasadorzy mamy taką rolę właśnie. Bóg od nas nie oczekuje wielkich rzeczy, Bóg od nas oczekuje małych rzeczy, ale żeby te rzeczy były robione w wierności Bogu. Bóg mówi do tego człowieka, byłeś wierny w małym, dajcie ten jeden talent temu, kto ma 10. Nasza nagroda w niebie jest uzależniona od małych rzeczy, od tak naprawdę codziennego naszego bycia ambasadorem Królestwa Bożego, od zwykłym człowiekiem, który wyznaje Pana Jezusa Chrystusa nie tylko w słowach, nie tylko w doktrynach, nie tylko w teologii, nie tylko w mądrości, ale przede wszystkim w czynach. Jakub powiedział, w liście do Jakuba oczywiście, w liście Jakuba, że wiara bez uczynków jest martwa. I tu mamy właśnie te uczynki, o których mówi Pan Jezus. To są dokładnie te uczynki. Kiedy widzimy brata w potrzebie, siostrę w potrzebie, rodzinę w potrzebie, dziecko w potrzebie. Nie odwracajmy swojej głowy. Nie odwracajmy się, mówiąc, że my tego nie widzimy albo że my nie chcemy czegoś zrobić. Pan Jezus powiedział, że On jest w tych miejscach, w tych ubogich, w tych biednych, w tych zapomnianych, że tam, gdzie nie ma Boga, potrzeba jest najwięcej światła właśnie, które my mamy nieść. Że tam, gdzie jest coś nieprzyprawione, my jesteśmy tą solą ziemi. To są te miejsca właśnie, kiedy jest ciemność, a my możemy tam zaświecić światłość. Kiedy jest mdło, my możemy przynieść sól Królestwa Bożego. Dalej, następne podobieństwo. Może to akurat nie jest w tym momencie podobieństwo akurat, ale jest to jedno z takich słów, które jest adekwatne do tego podobieństwa. Mateusz 5 rozdział, 43 werset mówi tak. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jakbyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz doskonały jest w niebie. I to jest jakby kontynuacja tego, tej przypowieści. Mamy miłować nie tylko bliźniego swego, ale też naszych nieprzyjaciół. Po miłości wzajemnie nas poznają. Kiedy my wychodzimy
z Królestwa Bożego, z tej ambasady do świata. Ludzie nas nie poznają po doktrynach, ludzie nas nie poznają po teologii, ludzie nas poznają po wzajemnej miłości. I nie tylko do siebie nawzajem, ale też do tych, którzy się źle mają. Bardzo często jest tak, że mamy łatwo okazywać miłość ludziom, którzy wobec nas okazują miłość. Ale co robimy wtedy, kiedy nas nienawidzą? Kiedy nas prześladują? Kiedy nas wyśmiewają? Kiedy nas denerwują, irytują, przedrzeźniają? Nie pamiętam już nazwiska tego misjonarza. Na pewno pamiętacie tą historię, kiedy pojechał do buszu i opowiadał o miłości Bożej i go tam zabili. I pojechała tam jego żona. I w związku z tym, że on tam zginął, ona powiedziała, że to nie może pójść na marne. Jego śmierć nie może być zmarnowana. I ona zaczęła głosić dalej Królestwo Boże. Pełna miłości wobec tych ludzi. Opiekowała się nimi, pomagała im. I oni wszyscy przyszli do niej i powiedzieli: to, co głosił twój mąż, było prawdą. Zabiliśmy go, żeby zobaczyć, czy to, co mówił, jest prawdą. Że jego życie nie ma żadnej wartości, że jego życie nie jest najważniejsze, że najważniejsza jest miłość Boża. I ty przyjechałaś i nie zrzuciłaś na nas bomby, nie ściągnęłaś na nas prawników, sędziów, ale nam wybaczyłaś i czyniłaś wszystko dobre dla naszej wioski. Oni wszyscy się nawrócili, ponieważ zobaczyli miłość Bożą. Ile razy jest tak, że my mamy z tym problem? Ja sam wiem po sobie, że to jest niełatwe zadanie. Tylko Duch Święty może nam w tym pomagać. Dlatego musimy chodzić zawsze w modlitwie w Duchu Świętym, bo łatwo na tym świecie nam żyć nie jest. Nie mamy jeszcze prześladowania, dzięki Bogu, w Polsce czy w Europie jakiegoś większego, ale ono może przyjść lada moment. Przyjdzie taki moment, przyjdzie taka sytuacja, że będziemy musieli podjąć decyzję. Czy my staniemy w tym momencie, tak jak niektórzy komentatorzy, w nienawiści do tych ludzi? W nienawiści do rządu, w nienawiści do policji, w nienawiści do tych, którzy nas wyśmiewają. Dzisiaj wszyscy mówią: nie ma Boga. Dzisiaj mówią ludzie: Bóg jest śmieszny. Kiedy była potrzeba, Boga nie było. Czy my tym ludziom powiemy? Czy my naprawdę będziemy do wszystkich ludzi odrzucać od siebie? Czy my im powiemy: słuchaj, jest dla ciebie ratunek? Właśnie to jest czas, kiedy Bóg przychodzi do człowieka, kiedy jest czas ostateczny, kiedy jest jeszcze szansa się nawrócić w miłości. I dalej Mateusz pisze w 22 rozdziale od początku: a Jezus, odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy: podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swojemu synowi i posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. Rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych i morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim: wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. A kiedy wszedł król, aby przypatrzyć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną i rzecze do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? On oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wezwanych, a mało wybranych. Tu mamy temat
który skrócił nam Nowy Testament i Ewangelię do kilku zdań. Bóg przygotował dla nas Królestwo Boże od zarania. Zatem prorocy prorokowali do narodu wybranego o Jezusie Chrystusie. Zostali znienawidzeni. Nierzadko byli prześladowani. I przyszedł w końcu syn właściciela i mówi, jak pamiętacie, przyjdźcie na wesele, a w jednym przypowieści też jest tak, że zabili go, ale jest taki moment, kiedy już nikt nie chciał słuchać Ewangelii. Wtedy Bóg powiedział, proszę bardzo, jest czas, kiedy nie ci, którzy byli zaproszeni na ucztę, będą na tym weselu, ale ci, którzy są zaproszeni teraz przeze mnie. I Bóg odrzucił swój naród w tym momencie. Bóg powiedział, proszę bardzo, idźcie, głoście wszystkim na rozdrożu, wszystkim tym, których spotkacie, aby weszli na ucztę baranka. I tu jest bardzo ważny moment, kiedy my musimy sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli usłyszeliśmy tę Ewangelię, usłyszeliśmy o Słowie Bożym, usłyszeliśmy o uczcie baranka, to my musimy przyjść na ucztę baranka, na wesele. A jak się idzie na wesele, nie idzie się w trapach roboczych, nie idzie się w gumiakach, nie idzie się w kufajce. Trzeba się obrać w szatę weselną. Czy przygotowani jesteśmy wszyscy na to, żeby być na tej uczcie? Myślę, że tutaj w kościele nie ma tego problemu, ale ogólnie jest tak, że czy mamy szatę czystą? Czy mamy tą szatę wypraną w krwi baranka? Bo tu przecież o tym mowa jest. Jest taki moment, kiedy Królestwo Niebios zacznie swoje wesele. I jest taka piosenka, abyśmy wszyscy tam byli. Abyśmy tam byli wszyscy. Aby każdy pamiętał, żeby prać swoje szaty w krwi Jezusa Chrystusa. Żeby przechodzić w świętości w świętość. Żeby się uświęcać. Żeby nie stać. Żeby mieć progres. Każdego dnia musimy strzepywać proch z naszych butów. Każdego dnia ubrudzeni codziennością musimy przechodzić do Pana Jezusa i mówić Mu, Panie, dzisiaj to i tamto było nie tak, jak trzeba. Dzisiaj to i tamto powiedziałem, a nie powinienem tego powiedzieć. Dzisiaj to i tamto pomyślałem, ale to nie było dobre. Każdego dnia, że gdy już przyjdzie na wesele, każdy z nas musi być czysty, musi być ubrany w szaty weselne. Ewangelia Mateusza, dalej 20 rozdział, od początku znów. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy i wyszedłszy około godziny trzeciej, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie. Więc rzekł do nich, idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę. I oni poszli. Znowu o 6 i o 9 godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy do około 11, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich, dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to, nikt nas nie najął. Mówił do nich, idźcie i wy do winnicy. Gdy nastał wieczór, mówił pan winnicy do rządcy swego, zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli tedy najęci o godzinie 11 i otrzymali po denarze. Gdy podeszli pierwsi, sądząc, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on odrzekł jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czyż nie ugodziłeś się ze mną na jednego denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu tak dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę,
Albo czy oko Twoje jest zaistne dlatego, że zawistne dlatego, że ja jestem dobry, tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Tutaj mamy bardzo szeroki temat. Ja nie będę tutaj całego tematu poruszał, bo to na tej podstawie można było zrobić całe kazanie. Ale chciałem zauważyć i zaznaczyć taką podstawową rzecz, że każdy z nas jest wezwany do tej winnicy. Każdy z nas, bez względu na osoby, każdy. Tak jak wszystko musimy zapłacić za skarb, tak każdy jest wezwany do tego, aby pracować na niwie pańskiej. Jedni za młodu, kiedy tylko się urodzili, mieli możliwość być w zborze, w kościele, służyć. Ciężko pracować, ewangelizować w dostatku, w niedostatku, w mrozie, w upale, nosić ciężkie sprzęty, budować może zbór. Może jakieś niedogodności znosili, może biedę, może było im ciężko, może ich wyśmiewali. Może stawali za kazalnicą, kiedy byli po całym dniu pracy. Może musieli pomagać bratu w przeprowadzce, pomimo że byli zmęczeni. Cokolwiek robili, przyszli na koniec, aby otrzymać zapłatę, jakim jest zbawienie. Ale przyszli też tacy, którzy całe życie hulali. Przyszli też tacy, którzy całe życie pili, którzy robili, co chcieli. Jeszcze zanim zakończył się dzień, zanim zakończyło się ich życie, zdążył ich znaleźć Bóg i powiedział do nich słowa, które też ich zachęciły do tego królestwa. I też oni mieli możliwość wejść do Królestwa Bożego. Bardzo późno, nic nie robiąc tak naprawdę, ponieważ mamy przecież zbawienie z łaski. I teraz się mówią, ale Panie, my całe życie tutaj, w tym kościele, w tym mieście, to wszyscy nas znają, a oni dopiero co przyszli i oni pierwsi, jakim prawem? Dlatego chcę powiedzieć, że zbawienie jest dla każdego z nas. Czy jesteśmy tu, czy tam, czy siedzimy z tyłu, czy z przodu, czy gramy, czy nie gramy, czy sprzątamy, czy budujemy. Każdy z nas jest taki sam. Każdy z nas, a właściwie inaczej, żaden z nas nie zasłużył na to, żeby się tam znaleźć, a jednak każdy z nas się tam znalazł. Jest tak, że każdy człowiek ma możliwość, zapracować sobie w ten sposób. Został zaproszony i została jego nagroda zapłacona. No i na koniec znów Mateusz. To jest właściwie początek Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 33 werset. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. I to jest najważniejszy temat teraz. Ponieważ to, co czytaliśmy, to, co mówiliśmy tydzień temu, wszystko to sprowadza się do tego, żeby tego królestwa jednak szukać, a potem szukać jego sprawiedliwości. Ale cała reszta będzie nam dodana. I to jest znów temat na kazanie pewnie. Ale w skrócie, szukajcie pierw Królestwa Bożego. Czy ktoś z nas szuka Królestwa Bożego, czy już znalazł? Kto znalazł Królestwo Boże? Wszyscy, myślę, prawda, znaleźliśmy Królestwo Boże. Myśmy już je znaleźli. To teraz szukajmy Jego sprawiedliwości. I znów Słowo Boże. Słowo Boże. Kazanie na górze. To, co było zaraz za kazaniem na górze. To wszystkie przypowieści. Wszystkie mądrości, które zawiera Słowo Boże. No i przede wszystkim Jego sprawiedliwość. To jest Królestwo Boże, prawda? Sprawiedliwość. To jest właśnie to, czego my potrzebujemy najbardziej. Jeżeli szukamy woli Bożej w naszym życiu, jeżeli chodzimy w Duchu Świętym, jeżeli czynimy to, co się Bogu podoba, jeżeli robimy wszystko tak właściwie zgodnie z własnym sumieniem i ten talent, który otrzymaliśmy, pomnażamy. Jeżeli chodzimy w świętości, uświęcamy się, to cała reszta będzie nam dodana. My już nie musimy szukać na ziemi rzeczy, które są ziemskie. Przychodzi moment, że musimy, tak jak mówiłem tydzień temu, zauważyć podstawową rzecz. Czy coś należy do nas, czy my należymy do czegoś. Jeżeli coś należy do nas,
to to po prostu jest. Jeżeli Bóg nam obiecał, to po prostu to otrzymamy. Jeżeli zaś my szukamy, a jest tak, jak powiedział Pan Jezus, nie troszcie się, bo zobaczcie na kwiaty, zobaczcie na wróble. One się nie muszą troszczyć. Tak samo my się nie musimy troszczyć. Wszystko jest nam poddane. Wszystko jest dla nas. Bóg dla nas zaplanował wspaniałe rzeczy. Oddaje nam to, co nam zabrała szarańcza. Tylko szukajmy Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Jeżeli szukamy tego, co jest w niebie, to to jest na ziemi, będzie nam przydane. Jeżeli nie zaczniemy szukać tego, co jest na ziemi, zapomnimy i zaniedbamy Królestwo Boże. Opuścimy tereny bezpieczne, opuścimy tereny, które są nam przypisane, będziemy chodzili czasami ciemną doliną, ponieważ możemy zabłądzić. Jeżeli szukamy rozwiązań ludzkich jakichś takich spraw po ludzku, nie mieszamy Boga w nasze życie, my zaczynamy używać samych siebie, przestajemy używać Boga do codzienności, przestajemy używać Ducha Świętego do codzienności. Przestajemy używać Słowa Bożego do codzienności. Nasza codzienność staje się ziemska. Nie ma w tym Boga, nie ma w tym Bożych rozwiązań. Sami nie potrafimy rozwiązać wielu rzeczy. Bóg zazwyczaj działa perspektywicznie. Bóg czasami nam pokazuje pewne rzeczy nam zabiera, pewne nam daje, doświadcza. Czasami się zastanawiamy, dlaczego tak Boże postąpiłeś, a nie inaczej. I my to dopiero widzimy za kilka lat, albo za kilkanaście lat. Ale kiedy my powierzamy wszystko Bogu, powierzamy wszystko Jemu, Jego Królestwu i szukamy tej sprawiedliwości, to Bóg nam wszystko przydaje w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie, w odpowiedni sposób. My widzimy owoce wiele razy dopiero po latach. Ja pamiętam, jak powiedziałem, że nigdy nie pójdę do pracy, ponieważ miałem swoją firmę, łatwiej żyć. Czas do mojej własnej dyspozycji. On powiedział nie. Będziesz pracował. Ale ja dlaczego? No, dlatego, że ja tak postanowiłem. No, ja mówię, ale ja wolę być właścicielem firmy. On powiedział nie. Ja powiedziałem, a dlaczego nie? No i Bóg powiedział, no to zobaczysz dlaczego. No, skończyły się zlecenia. A ponieważ półtorej roku za mną dzwoniła firma, w której teraz pracuję i dzięki Bogu za tą firmę, ja błogosławię tę firmę, w której pracuję, naprawdę mam dobrą pracę. Nie narzekam ani na pracę, ani na warunki pracy, ani na system pracy, ani na wynagrodzenie. Nie narzekam na czas pracy. No, naprawdę to jest praca od Boga. Ona mi pozwala na wiele rzeczy dodatkowych. I to jest coś takiego, kiedy poddałem się Bogu, kiedy szukałem Jego sprawiedliwości, kiedy szukałem Jego Królestwa. I nawet się kłóciłem z Bogiem. Dlaczego? Bóg powiedział, zobaczysz, że tak będzie. I teraz po kilku latach z perspektywy wiem, że to miało swój cel. A bolało czasami niemiłosiernie, ponieważ uderzało w moje ego, uderzało w moje finanse, uderzało w pozycję, uderzało w wiele innych rzeczy. I niestety, ale tutaj tak będzie, że kiedy Bóg się dotyka naszego życia, wszystko staje się dobre. Kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu. No i chcę jeszcze powiedzieć ostatnie rzeczy. O tym, że jest ktoś, kto lubi podróbki. Jest taka osoba, która nienawidzi Boga, która nienawidzi ludzi, która jest odrzucona przez Boga i bardzo chciałaby, żeby pewne rzeczy należały się Jemu. Kiedy Pan Jezus był kuszony na górze, przyszedł do Niego diabeł i mówi, proszę bardzo, pokazuję Ci tutaj cały świat. Jeżeli mi oddasz pokłon, ja Ci go dam. A Pan Jezus powiedział, że tylko Bogu się należy chwała i cześć. Ale co jest najciekawsze, to było po prostu bezczelne ze strony diabła. Pokazać Bogu, że może dać coś, co do Niego należy. Tak samo jest z nami. Bardzo często przychodzi diabeł i chce nam dać coś, co my mamy od diabła i robi podróbki. Dzisiaj świat mówi, że Boga nie wtrącaj w rzeczy podstawowe. Załatw sobie to samemu. A tu sobie pokombinujesz, a tam dorobisz, tam przekłamiesz. Przecież to nie przeszkadza.
A jak mu powiesz nieprawdy, a kto to się dowie? Przecież Bóg cię i tak kocha. I zobaczcie, jak Bóg wspaniale stworzył swoje królestwo, a jak diabeł próbuje je podrobić. Bardzo podobnie działa jak przy Adamie i Ewie. Zmienia delikatnie słowo, delikatnie zmienia stwierdzenie, delikatnie pokazuje, że to jest nie tak. Wiecie, że my kupujemy wodę mineralną z własnych źródeł polskich, z firm, które nie należą do Polski? Że my za własną wodę we własnym kraju płacimy obcym kapitałom? Ponieważ większość firm, która sprzedaje polską wodę mineralną, wodę źródlaną, nie należy do Polaków. To są obce kapitały. To samo jest ze Słowem Bożym. My, źródłem naszej wody jest Słowo Boże bezpośrednio z Biblii. Ale przychodzi diabeł i próbuje je kupić i sprzedać nam w zmienionej formie. I to Królestwo Boże jest podrabiane na księstwo szatana. Bardzo często drobne druczki pod tekstem, bardzo często zmienione delikatnie słowo w naszym życiu powoduje, że my odchodzimy od Boga. Wiecie, jest przymiar taki budowlany, poziomnica, czy jak ktoś kiedyś używał, sznur. Jest grawitacja, która jest stworzona przez Boga, która powoduje, że nigdy nie odejdziemy o milimetr od poziomu, czy od pionu, ponieważ mamy linijkę, prawda, i możemy sobie wszystko według tej linijki czy pionu utworzyć. Jest to wszystko proste, jasne, zawsze się zgadza. Ile byśmy razy nie łamali kątów prostych, to zawsze dojdziemy do tego samego miejsca. I zobaczcie, że wystarczy o milimetr okłamać skalę. O milimetr. Ale jak ktoś zna na przykład jakieś proste wzory matematyczne, to wie, że po 3 metrach drogi, czy po kilometrze drogi, to już nie będzie milimetr. Tak zobaczcie, wiele dzisiaj społeczeństw, wiele ludzi, nawet wiele kościołów zmieniło swoją drogę, zmieniło swoje ścieżki, z ścieżek Pana, ścieżek, które dał nam Królestwo Boże, na własne. Ponieważ te delikatne zmiany, te delikatne ustępstwa spowodowały właśnie, że nie jesteśmy, albo ktoś po prostu nie jest na drodze pańskiej. Kiedyś był u mnie brat, się dowiedziałem, że to się nazywa okno jakieś tam, coś. Że za każdym razem dodaje się jedno zdanie czy jedno stwierdzenie do tego, na co się zgadziliśmy. I w ten sposób bardzo często idziemy w prawo, albo w lewo, albo wracamy. Dzisiaj jest tak, że świat stworzył nam jeden globalny system i do tego dzisiaj dąży świat. Jeden system globalny, jedno państwo, jedna policja, jeden rząd, jedna waluta. Jak diabeł się wzmocni, to będzie wielki ucisk, ale nas to już nie będzie. Dlatego chciałbym życzyć wszystkim, tym, którzy nas słuchają przede wszystkim, żeby szukali Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a wszystko będzie wam dodane. A przede wszystkim, jeżeli znajdziecie Królestwo Boże, to będziecie mieć życie wieczne. Amen.